Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na najnowsze wydanie informacji. Kraków udzieli wsparcia finansowego Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu w wysokości 100 tysięcy złotych. Dzięki temu będzie możliwy między innymi zakup specjalistycznego zestawu motorowego z oprzyrządowaniem chirurgicznym oraz narzędzi do mikrochirurgii i supermikrochirurgii. To jest sprzęt, który jest drobnym sprzętem, którego nie możemy kupić z dotacji ministra obrony narodowej, którą otrzymujemy w ramach planu modernizacji technicznej. W ramach tego planu możemy kupować duże urządzenia o znacznej wartości, natomiast te drobniejsze rzeczy są dla nas problemem, dlatego że musimy wygospodarować własne środki finansowe. Kraków jest dosyć dobrze wyposażony w szpitale, natomiast biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest, zawsze ilość miejsc potrzebnych dla mieszkańców jest niewystarczająca. MON doposaża szpital w pewne rzeczy dotyczące aparatury i to w olbrzymi sposób, bo to w ciągu 3 lat ma być około 100 milionów złotych, a więc bardzo znaczna suma, natomiast pewnych kwestii nie może robić i miasto to będzie brało na siebie. W strefie płatnego parkowania będzie więcej miejsc dla osób niepełnosprawnych. Przepisy wymagają, aby było ich co najmniej 4%. To oznacza, że w ramach reorganizacji strefy płatnego parkowania niebieskich kopert będzie 760, plus około 100 niepełnowymiarowych. Chcemy, żeby do końca roku wszystkie elementy związane z porządkowaniem parkowania, czyli z minimalną szerokością chodnika, która ma być zachowana dla pieszych, te 2 metry w wyjątkowych przypadkach 1,5 metra, żeby to było dokończone, żeby tu już temat był zamknięty i był jasny. Natomiast jeśli będą jakieś dodatkowe prace, dodatkowe linie, które trzeba wymalować, zostawimy to sobie na okres już, który sprzyja tego typu pracom. Ten wrzesień był wyjątkowo deszczowy, ponad 20 dni, w związku z czym obiektywnie trzeba po prostu wydłużyć ten termin. W momencie, kiedy będziemy zamykać całość porządkowania w strefie, może to być dopiero wiosna, tym bardziej, że miejsca dla niepełnosprawnych to są koperty malowane, tak? Więc te prace mogą się przeciągnąć do wiosny, ale finalnie jak zakończymy pracę, 4% miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych będzie zachowane. Nowe przedszkole na ulicy Kościuszkowców 6 oficjalnie rozpoczęło swoją działalność. Na razie korzysta z niego 60 maluchów, ale nadal są wolne miejsca. A o tym, że jest kolorowe i przytulne, opowiedziały nam same przedszkolaki. Lolo, bo jest i fajnie. Żółty, niebieski, pomarańczowy. Docelowo tutaj może być 250 dzieci. Mamy 6 sal dydaktycznych na parterze i 4 sale na poddaszu. Jest dodatkowe pomieszczenie, które może być przeznaczone do organizacji zajęć indywidualnych czy wspierających uzdolnienia dzieci. Mamy też salę do zajęć ruchowych, jadalnia, a oczywiście super wyposażona kuchnia. Są podjazdy dla osób niepełnosprawnych, są łazienki przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo to jest kolejne przedszkole, które oddajemy w ostatnim czasie, już kilka oddaliśmy i wszystkie są właśnie pięknie zaprojektowane i pięknie wykonane, także naprawdę aż radość przyjść. Mamy placety, mamy kolorowe przedszkole. Mi się podoba te przedszkole. W Krakowie będzie więcej ekologicznych autobusów. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacji kupi od firmy Solaris Bus & Coach 38 nowych przegubowych autobusów spełniających normę emisji spalin Euro 6. A to nie koniec zakupów. W tym roku MPK chce rozstrzygnąć przetargi na zakup kolejnych 100 pojazdów, w tym hybrydowych. 38 sztuk, to jest najważniejsze, że to są autobusy przegubowe, czyli ich pojemność, pójdą te autobusy na najbardziej obciążone linie, czyli tu, gdzie jest największe zużycie paliwa i gdzie przewozimy najwięcej pasażerów. Te autobusy, jak każde z ostatnio zamawiane, są pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz tego pełna informacja pasażerska, biletomat obsługiwany zarówno kartą, jak i gotówką, gniazda USB, klimatyzacja, oczywiście niska podłoga w 100%. Autobusy europejskie mają najwyższe standardy na świecie, tak po prostu jest. Ta norma Euro 6 jest naprawdę bardzo, bardzo wysoka i to jest bardzo ekologiczny autobus. Myślę, że jest komfortowy dla pasażerów, muszą ocenić i został uznany za autobus, za najlepszy autobus miejski roku 2017.
W 2018 roku taryfa za wodę i ścieki pozostanie na tym samym poziomie. Mieszkańcy będą płacić, tak jak w tym roku, 10,15 zł za metr sześcienny za dostarczenie wody i odbiór ścieków, poinformował Paweł Senderek, wiceprezes Zarządu Wodociągów Krakowskich. Taryfa pozostanie bez zmian już trzeci rok z rzędu. Jednocześnie spółka zainwestuje m.in. w budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizację już istniejących, 120 milionów złotych. Aż 10 tysięcy ozdobnych roślin doniczkowych trafi do mieszkańców Krakowa. Skrzydłokwiat, sanseweria, paproć, dracena będą bezpłatnie rozdawane w sobotę 11 listopada w godzinach od 9 do 17 przed Nowochódzkim Centrum Kultury, a w niedzielę 12 listopada między 9 a 17 przed Urzędem Miasta na Placu Wszystkich Świętych. To element akcji pod hasłem "Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa". 11 listopada Kraków będzie świętował. Ulicami miasta przejedzie tramwaj patriotyczny i jak co roku na rynku głównym zabrzmią polskie pieśni patriotyczne. O godzinie 14.30 razem z grupą Lady Punk, Sound & Grace i Mateuszem Ziółką będzie można zaśpiewać biało-czerwone przeboje. A o 17.00 66. lekcja śpiewania. Na uczestników czeka 6,5 tysiąca śpiewników z polskimi pieśniami patriotycznymi. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie w Święto Niepodległości. Jak rokrocznie spotykamy się na rynku głównym po to, aby móc śpiewać pieśni patriotyczne. Jest 6,5 tysiąca śpiewników, które są do rozdania. Sądzimy, że każdy, który przyjdzie, otrzyma taki śpiewnik. Bardzo serdecznie zapraszam. Wyjazd na zakupy i wizyta w urzędzie nie muszą się wzajemnie wykluczać. Dowiodły tego magistrackie punkty obsługi mieszkańców, które od kilku lat z powodzeniem działają w Galerii Bronowice i Bonarka City Center. Teraz powstał kolejny w nowo wybudowanym centrum handlowym Serenada. W nowym punkcie obsługi Serenady załatwimy meldunki, działalność gospodarcza, rejestracja pojazdów, prawa jazdy, przyjmowanie wniosków o dowody osobiste i jest tutaj punkt obsługujący karty dużej rodziny N. Powiem szczerze, jest to bardzo dobry pomysł, myślę, że się sprawdzi. Można przyjść załatwić sprawy formalne i zarówno zrobić zakupy. Uważam, że bardzo dobry pomysł. No wszystko tu można załatwić, jest parking na miejscu. W tej części Krakowa jeszcze nie było takiego punktu otwartego dla naszych mieszkańców. Punkt jest otwarty od godziny 10 do godziny 18 od poniedziałku do soboty. Prawie 5,5 miliarda złotych wydali turyści w Krakowie w ubiegłym roku. Tak wynika z przeprowadzonych badań, które kompleksowo prezentują zależności pomiędzy wielkością ruchu turystycznego i wydatkami turystów, a dochodami miasta. To nie są złe wyniki. Aczkolwiek wydaje mi się, iż to, na co miałem okazję zwracać uwagę, to jest to, że powinniśmy zatroszczyć się o zamożniejszego turystę. Turystę, który pozostanie może dłużej, ale zostawi dużo więcej środków w naszym mieście. Turystyka jest jednym z elementów, który buduje gospodarkę Krakowa. Jest to ponad 8% PKB, 10% zatrudnienia w mieście. Jest to chyba 6% podatków, które wpływają do budżetu miasta. Mamy w Krakowie 12 milionów odwiedzających, a więc niekoniecznie spędzających noc w Krakowie, prawda? Turysta to jest taki, który spędza noc w Krakowie i to jest ten, którego najbardziej Kraków potrzebuje. O bohaterach mówimy rzadko, a to błąd. Dlatego teraz przedstawimy Państwu kierowców Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, którzy w pracy potrafią zachować zimną krew i nie są obojętni na ludzkie nieszczęścia. Na prądniku białym zajechałem na pętlę i zauważyłem człowieka leżącego na ulicy, a raczej na wiatrze przystankowej, twarzą do ziemi. Na przystanku wsiadło około 10 osób, nikt nie zareagował, wszyscy przeszli obojętnie. No to wysiadłem z autobusu, podszedłem do tego pana, zapytałem, jak się czuje. Poszedłem do autobusu, wezwałem karetkę, wziąłem apteczkę ze sobą i zacząłem opatrunek zakładać na głowę, bo miał rozbitą głowę po upadku. Karetka przyjechała, zaopiekowała się pacjentem. No i powiedzieli mi tylko tyle, że uratowałem mu życie. Przede wszystkim dzisiaj, że święto u nas w firmie, bo tak do tego podchodzimy, to jest wybór lidera jakości. Są to kierowcy, motorniczowie, inspektorzy ruchu, którzy swoim zachowaniem, swoją postawą, poza tym, że do pracy przychodzą i dobrze wykonują swoją pracę, cechuje jeszcze wiele innych zachowań pozytywnych.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Na kolejne informacje zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.